zasadzie ja byłem takim dzieckiem wychuchanym, wypieszczonym. Ja byłem jedynakiem. Ja wiem, że jest takie powiedzenie, z jedynaka nie pies, ni sobaka. Moja babcia tak zawsze mawiała. Ale ja byłem bardzo kochanym dzieckiem i rodzice starali się mi zapewnić takie naprawdę, no nie powiem, że bogate dzieciństwo, ale takie przepiękne dzieciństwo. I takie właśnie miałem. Ja nie mówię, że co chciałem, to zaraz miałem, tylko że rozumiałem to, że no rodziców nie stać na pewne rzeczy, więc pewnych rzeczy nie mogę mieć. Ale muszę powiedzieć, że robili wszystko, żeby mi zapewnić naprawdę dosłownie wszystko. Ja powiem tak, że ja pochodzę z małej miejscowości. Nie wstydzę się tego nazwać, jestem chłopakiem ze wsi. Tak więc jak się pojawił jeden komputer we wsi, to ja zapragnąłem ten komputer mieć, ale ten komputer kosztował tam 700 chyba ilość dolarów. Ja pamiętam, że to było o wiele więcej niż my na koncie posiadaliśmy. A mama się zawzięła, powiedziała: synku, ja ci kupię ten komputer. Tak więc były już dwa komputery we wsi.